witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Marek Obragie, a przed wami kolejny materiał z dodatku pierwszego fabularnego rozszerzenia do gry Horizon Forbidden West o nazwie Burning Shores. Przeglądając mapę, no mamy misję główną, tak? Dla jego rozrywki. Tutaj tego znaku zapytania nie możemy, bo musimy dalej iść z misją poboczną, znaczy misją główną, żeby tamto działko zniszczyć, która uniemożliwia zwiedzenia pełnej mapy. Przechwytywanie w powietrzu, tym bym się chciał zająć. No i dalej chyba będziemy, dzisiaj jeszcze spróbujemy rozpocząć sobie misję główną. I to będzie chyba najlepsza opcja. Jeszcze tak patrzę, czy są jakieś nowe znaki zapytania, czy się pojawiły. Ale nie, nie tym razem. Dobra, tu akurat mamy niedaleko ognisko. Słońce coraz niżej. Muszę się tam przetrabanić. Oby nie było tu więcej takich jak Pirik. No możliwe, że jednak będą. Więźniowie wiele ci zawdzięczają. Okej. Okay. Chyba i tak mam tutaj już amunicję do każdej broni wytworzoną. Przy warsztacie, gdzie to miejsce zasobów zużywa. No to dobra, no to spróbujmy zobaczyć, co tutaj jest za aktywność. Czego się dowiemy? Chyba się nawrócił, Mariuszu. No chyba tak. Napił się tam tamten Tigera albo Red Bulla. albo zmieszał z whisky. Powietrze pod tymi chmurami aż skwierczy. Muszę uważać. No właśnie, to są cały czas jakieś ulewy. Ja sobie może zapiszę najpierw na jakimś innym slocie. Dobra. I tak, mamy dwa punkty umiejętności. Czy ja coś sobie mogę odblokować? Tutaj to drzewko by mnie interesowało. Tutaj instynkt wojownika. Powala osłabiony przeciwnik za pomocą potężnego ataku. Przytrzymaj i później jeden lub kombinację wojownika Nora. Czyli... okej. Okay. Rydner 2. Łowczynie żywioł. Akurat może na dwa punkty nam starczy. Zadawane obrażenia od żywiołów za pomocą włóczni mocują do niej kapsę żywiołów w swoim zestawie łowieckim. Wyposaż się w splot ubioru, aby zwiększyć poziom umiejętności o maksymalnie 2. A także zmaksymalizować działania kapsuły oraz wielkość natężenia zadawanych nimi obrażeń. No dobra, ulepsz. Teraz będziemy wigor wojownika sobie ten ulepszać. To oczywiście też możemy sobie wyekwipować, tylko że to jest na razie na pierwszym poziomie. Wzmocnij swoją determinację, zada więcej obrażeń za pomocą włóczni i łuku wojownika. Kurczę, ale to średnio, bo ja nie lubię tych łuków wojownika. To był taki szajs i dlatego dali taką umiejętność, żeby wzmocnić ten typowy rodzaj oręża. Ale w podstawce to, słuchajcie, to był dramat. Włócznia żywiołów. Zwiększa poziom umiejętności włóczni żywiołów. Wzmacnia i wydłuża efekt kapsuły żywiołów przytwierdzonych do twojej włóczni. Zwróćcie uwagę, że tutaj dużo tych wzmocnień jest pod różnego rodzaju kwipunek. Pod ubrania, a nie pod broń. W tym dodatku. A ja najbardziej tak naprawdę potrzebuję pod broń. Tego robota. Głupiego. Ja się tak zastanawiam, czemu mi to wykrzyknik świeci w tych pułapkach. Może coś nowego. O, tu się chyba coś blokowało. Uzdrawiająca bomba dymna. Dobra, nieważne. Bo mam jeden łuk i dwa miejsca na sloty i nie ma w ogóle co tutaj włożyć. Totalnie. Zwiększa obrażenia zadane przy spadaniu i zjeżdżaniu po linii. Bez sensu, to jest umiejętność moim zdaniem. A tak to wszystko jest wyekwipowane. Dobra, może później się coś ciekawego pojawi. Dobra, i co to ognista kapsuła? Co tutaj mogę zrobić? Znajdź źródło sygnału. Dobra, musimy przywołać nasze... Porażająca kapsuła. A i ta kapsuła się montuje na tym. Na włóczni, słuchajcie, patrzcie, w lewym. Oła. W lewej dolnej części ekranu. Mamy te kapsuły i te kapsuły możemy umieścić przy włóczni i wtedy zadajemy obrażenia określonego typu. Dobra, musimy użyć teraz wierzchowca. I znaleźć, słuchajcie, tą ścieżkę. Taki rodzaj znajdzie, że. Musimy kroczyć daną ścieżką.
Sygnał przechwytu w powietrzu. Sygnał wysłany przez... No właśnie, tylko gdzie jest ten sygnał? Ała! Kurczę, za... wciąż szaleje. Jeśli chcę zbadać tę wyspę, muszę odkryć jej przyczynę. Może użyję fokusa? Boże, czemu ty widzisz i grzmisz na mnie? Nic nie zrobiłem. Tak, to gdzie ja tego fokusa mam użyć? Nie mogę się tu skupić. No w ogóle nie widzę, kurczę, gdzie mam użyć tego skanu. No jest ta wieża. No chyba, że tutaj w misji. Znajdźki. O, jakbyśmy to zaczęli śledzić. To tutaj i tak musimy trochę dalej się tutaj przemieścić. Tutaj użyj tego fokusa. Ja pierd... cały czas to napierdziela, do mnie mnie to irytuje. Ślad maszyny. Wybrać pomiędzy chmury. Muszę tam polecieć. Dobra, ślad maszyny, tak? A że gdzieś tu. Naprawdę tu się kręcę i jeszcze niszczę, kurczę, drzewa. Ekosystem. Nie no, masakra jakaś. Z tymi piorunami. Kto to w ogóle wymyślił? Kto w ogóle mamy? Słuchajcie, jakąś skrzynię. Starożytny save. Okej. Dobra, tam mamy tą wieżę. Tutaj się dostać nie mogę, bo cały czas jakieś pioruny ciskają. Się tak zastanawiam, co to mam zrobić. Popatrzcie. Podświeć ścieżkę. Mamy to. Dobra, spróbuję od razu na tego naszego ptaszka się przemieścić i lecimy wzdłuż tej drogi. To jest jakiś solar, tak? Au, ojeju. Za co mnie tak Bóg karze tymi piorunami? Przecież jak grzeczny byłem w tym tygodniu, nawet byłem w kościele w tamtym tygodniu. Za co mnie, kurczę, czy piorunami tu ciska? Dobra, lecimy wzdłuż. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie chcę dostać znowu po grzbiecie elektrostatycznym piorunkiem. Dawaj, dawaj, dawaj. A może troszkę wzdłuż. O, żeby się ta linia nakładała. A z naszym tutaj ptaszkiem. Solar ptakiem. Gdzie to mnie kieruje? Tu mnie gdzieś wywiało. Pewnie chodzi tutaj o ten znak zapytania. Czy nie mogę, kurczę, mam problemy, żeby wzdłuż tej linii się przemieszczać. Nie wiem, czy mnie to gdzieś zaprowadzi. Oj, chyba wiem, gdzie to mnie zaprowadzi. Do wpierdolu. Tam jest sol, ten... Żoprak wleciał między chmury. Może uda się go wytropić fokusem. Okej. No mamy trop, tylko co, ja mam z nim walczyć w powietrzu, czy... Żoprak dziwnie się zachowuje. Jakby aktywował te chmury. Dziwne. A wiecie co? Znowu musimy troszkę zwolnić. Żeby... Nawet też troszkę wyżej. Bo jak próbuję lecieć, to jestem poza linią. A chciałbym być idealnie wzdłuż. Kurczę, ja chyba nigdy tak wysoko nie latałem. Totalne chmury widać. Ej, ciekawa ta misja jest. Okej. W tej chmurze się chowa gnój. Zaczyna się. Nie mogę dać się zaskoczyć. Okej. No co ja mam z nim zrobić? Już okrąg, tam. Muszę trafić dalej.
Ej, mega kurczę pomysł. Słuchajcie, żeby w powietrzu ścigać potwora. O-o. I co mam to zrobić? Wow, wiem, że zginę. Dobra, mamy z nim walkę. Poziom baterii jeszcze. Jest kurna niski. To jest chyba ten alfa, co ten silniejszy. Ta, nie będzie z nim tak łatwo. No, dawaj. Okej. Powaliliśmy go. Dobra, ładnie. Wow, ma jakąś barierę, ty! Jeszcze raz takie coś widziałem, ale go poraziło. Elegancko, dobra, my możemy sobie tym samym zwiększyć obrażenia. Dobra. Ładnie mu naklepaliśmy. Dobra, powaliliśmy go, ładnie. Dobra, pora nałożyć mu jeszcze raz efekt plazmy. Dobra, ładnie. Kurde, nie trafiłem. Dobra, odepchnął mnie jakimś impulsem. Dobra, plazma zadziałała. Okej. Dobra, to już jest tylko kwestia czasu, jak go pokonamy. Mam przynajmniej taką nadzieję. Wow, to było dobre. No, powiem wam widowiskową walkę. Jeszcze kurczę, ten zupełnie to był ten Solar, też przeciwnik, którego znamy już od pierwszej części Horizona, tak? Ale zupełnie jakiejś nowej formie, nie? Jeszcze ten pościg podniebny za tym przeciwnikiem, no coś pięknego. Nie, no to ta misja zrobiła na mnie wrażenie. Guerrilla Games, widzę, się uczy od najlepszych, żeby te misje poboczne były na tym samym, słuchajcie, poziomie jak fabularki. No robi to robotę. Niektóre części są przepalone. Może to spowodowało jego awarię. Dobrze, że nikogo tu nie ma. Burza mogła spowodować poważne szkody. No, on cały czas się zastanawiałem, czemu w tym obszarze jest ta burza, nie? A ten Solar tak jest za to wszystko odpowiedzialny. To on tworzył te wyładowania właśnie tym swoim nietypowym rodzajem. Był nie dosyć, że ten najpotężniejszy nocny wróg, tak? Zaprogramowany typowo, żeby niszczyć inne rodzaje maszyn, to jeszcze miał jakąś specjalną umiejętność. To było dobre, to było dobre. I ten impuls, słuchajcie, spowodował, że możemy już te drzwi otworzyć, bo to było wcześniej zablokowane. Oto te zagadki w Horizonie, to będzie bossik, no. Deszczu Marku potrzebny. potrzebny. Ale tutaj ten deszcz robi naprawdę fajne wrażenie. Mi się wydaje, że w podstawce nawet takiego wrażenia deszczu nie było. Jak w tym dodatku. Nie, no ale ta misja to była fest. Mega mi się podobała. Walka taka jak inna, ale te walki tutaj są bardzo rozbudowane, nie? W Horizonie. Ale to było coś ciekawego. Taki pewny powiew świeżości. To mi się, kurczę, podobało. Ale to... Chyba o Seramski.
i wyryto na nim wskazówki, niestety niekompletne. Ma przymocowaną notatkę. Jego właściciel został tu porzucony. Myślał, że szukają wiatrów, bo ciekawe, czego szukali. Lepiej mieć oczy szeroko otwarte. Może dowiem się, co z resztą. No i to podziemne ściganie tego ptaka, to było fajne. To mi się akurat podobało. Znajdźki. Znowu coś ciekawego znaleźliśmy. Tym razem jest to drobiazgi kopaczy. Kopaczy, właśnie. Już na początku streamu była taka ikonka właśnie, co jest tu. W pewnym obozie, gdzie wszyscy byli zabici. I też nie wiedziałem, co zrobić. Bo nic, nawet żadna misja nie była aktywowana. Potężny kufel. Osobista pamiątka z niedbale zapisanymi wskazówkami nad gry z moloną notatką. Inskrypcja. Między połaciami trawy coś krwisto-czerwonego kryje się przed wzrokiem każdego ciekawskiego. Dziennik notatki Brakunda. Pergamin zapełniony glifami. Dzienne notatki Brakunda, przepraszam. Pergamin zapełniony glifami. Dzień pierwszy. Trzech z nas umarło w tydzień, goniąc za jakimś szalonym pomysłem. Żadne wykopaliska nie są tego warte. Chciałem zgarnąć jedną z łodzi, gdy wszyscy będą spać. Wkrótce wrócić do włości. Narobiłem trochę chaosu i wszystkich pobudziłem. Załoga się wkurzyła, po nitce do kłębka utknąłem na tej pieprzonej wyspie. Dzień drugi. Silny prąd. Pieprzyć morze, pieprzyć tę załogę, pieprzyć tę całą pieprzoną wyprawę. Dzień piąty. Ta załoga nie jest taka najgorsza. Zostawili mi cośik piwa. Nie taka najgorsza. Ja i mój potężny kufel zrobimy robotę. Dzień szósty. Łeb mnie boli od wczoraj. Niebo się chmurzy i wokół tego burzo ptaka też. Wejdę se w te ruiny. Dzień dziesiąty. Pioruny ciągną się za mną jak smród do Zanora. Te drzwi coś niedobrze iskrzą, od kiedy ta maszyna tu jest. Dzień dwunasty. Burza cały czas naparza. Słyszałem, że jakieś inne drzwi walnęły, gdy trzasnął piorun. Chyba spróbuję szczęścia i popłynę do lądu, bo inaczej tu utknę. Koniec. Kończę piwo i idę. No niestety temu panu się nie udało wydostać. Ten Solar Frag cały czas tworzył te wyładowania. O, i tutaj to jest czyściwoda kapsuła. Tutaj obrażenia od czyściwody. Tutaj od plazmy. I to są te itemy, które możemy nałożyć na włócznie. Fajne. Teraz mi się dopiero wyświetliło, bo wcześniej sprawdzałem ekwipunek i nie mogłem. Był wykrzyknik, ale nie pokazywał tych przedmiotów. Surowce. I to mamy uszkodzony cyrkulator burzoptaka. Cenny przedmiot do sprzedaży. Przedania. Widoczny uszkodzony mały element cyrkulatora zebrany z zepsutego burzoptaka. Okej. Ale to nie koniec tego śledztwa na temat tego, co tu się wydarzyło. To trzeba, mamy jakieś zasoby. I znowu będzie o prykaniach pisali. Nie, to już był inny quest. O prykaniach to już jest quest zakończony. O prykaniu to jest quest zakończony, Mariuszu, także na spokojnie. Ej, to jest zablokowane, patrzcie. I teraz tak. Co ja mam to zrobić? To, że ta skrzynia, szkoda tylko, że zablokowana. Chyba, że tam będzie odpowiedź na pytanie, jaką stworzyć. Tu nic nie widzę. No to jest tylko ta skrzynia, której nie mogę ogarnąć. To jeszcze tutaj, o właśnie. Możemy coś znaleźć. Tutaj coś emanuje jakąś mocą. Możemy otworzyć teraz te drzwi, bo wcześniej oczywiście jak ten solar tak działał, nic nie możeliśmy wskórać. Zużyty safe, cennymi przedmiotami, to bierę w ciemno. Okej, okay. Sygnał przychwytu w powietrzu. Budynek wysyłany przez prowizoryczny nadajnik. Wymagane dodatkowe dane. Sprawdź. Prowizoryczny nadajnik. Trasa lotu powinna znajdować się w pobliżu wraz z danymi. Okej. Okay. Mamy źródło sygnału, teraz leć w
do współrzędnych początkowych. Ciekawe, czy coś mi to da nagrodę, że, znaczy jakiś klucz, żeby otworzyć tamtą skrzynię, się tak zastanawiam. Bo tak przeglądam fokusem ten obszar. To poza, tam jeszcze coś, poza jakimiś konkretnymi zasobami, to nic tutaj nie mam. Tutaj jeszcze coś jest. Dobra, otwórzmy, zobaczmy. Okej, otwórz skrytkę. Musimy użyć włóczni. Starożytna skrzynia. I co tutaj mamy? Splot, elitarne pułapki. Błyszczak, aż 5 sztuk. Znajdę dla tego dobry użytek. No, domyślam się. W ogóle wszystko tutaj wypada nam do tego, z strojów, nie? Po raz kolejny jest na to przykład. Podnosił jeden poziom szybką traperkę, limit pułapek i wytrzymałość traperki. No na razie nic, co by mi tak naprawdę interesowało. I tutaj jakiś dokument. Nie ufasz mi? Okej. Nie ufasz mi w związku z czym? Nadia, to tylko jedno seminarium. Chciałabym, byś była otwarta na tę możliwość. Grace, mówię ostatni raz nie. Nadia, dlaczego? Flagowiec pomógł mi sięgnąć wzrokiem poza holosy, za którymi się chowałam. Napędzić moje własne projekcje. Naprawdę ulepszył moje życie. A teraz ja próbuję wynieść tę flagę dla ciebie. Grace, nie. I Nadia, czyli mówisz, że nie chcesz lepszego życia? Grace, brzmisz dokładnie jak pierwszy lepszy flag raiser. To, co to zapychają wszystkie reklamy. Nadia, ale ja nie jestem pierwszym lepszym flag raiserem. Jestem twoją siostrą, nie ufasz mi? I Grace, na pewno? Czy może twoje ulepszenie zmieniło cię w dane uszkodzone? No ten świat, który tutaj wymarł, słuchajcie. Przed inwazją maszyn, kurczę, był naprawdę rozwinięty. Ta sztuczna inteligencja ich totalnie zgubiła. Ale tego nie było czuć w pierwszej części, czy w podstawce do drugiej, ale teraz w tym dodatku, jak się te czyta te odnotacje, to naprawdę to czuć praktycznie o każdym elemencie zagłady poprzez jakieś rozwoje technologiczne. No nic, dobra, my zapiszemy i musimy jeszcze tą ścieżką podążać. Zaraz to tutaj zapiszę. Bo to nie jest jeszcze koniec zadania. Musimy przywołać naszego Solar Ptaszunia. Aha, kurczę, tylko został on zniszczony. No nie będzie takie łatwe. Słuchajcie, niestety. Wiecie dlaczego? Bo potrzebujemy wierzchowca. A żeby go zdobyć, musimy go zdominować, kurczaki. Siedlisko Solar Ptaków. Tutaj musimy się przeżyć, to jest najbliżej. Niestety. Albo nie. Tutaj. Tu sobie oznaczymy i tu się drepniemy. Kurczę, zapomniałem, że ta akcja zniszczyła nam tego ptaka. Naszego kurczę kompana w podróżach. W powietrznych. Musimy go jeszcze raz tutaj pozyskać. Dobra, tutaj będzie chyba najszybciej. Nie, że tak zajebiście wygląda. To jest w oddali, kurczę, słuchajcie. Siedlisko tych ptaków. Kurde, tutaj są wrogowie. Nie chcę się z nimi pizgać. Ale może się to jakoś uda. Co to było? Jakiś kurczę impuls, nic nie widzę. Oślepił. O jest, dobra, już wiem, co mnie tak atakuje. Może się odczepią.
Dobra, my teraz potrzebujemy umiejętności maskowania, żebym ja się tutaj nie użerał z tymi przeciwnikami. Podejdźmy do tego Star Trek'a. Aczkolwiek może nie będzie to wymagane. Aby to tej umiejętności użyć. Tamten wzlatuje, jak mnie zauważy, to dupa. Dobra, dominuj. Dobra, mamy to. Słuchajcie, mamy to. Teraz pytanie, czy jestem daleko od miejsca. Jestem daleko. Dobra, słuchajcie, może... Może uda mi się poszybować. Że nie chcę mi się szybkiej podróży teraz korzystać. Dawaj, 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 do góry, do góry, do góry, do góry, już mnie strzelają do mnie. Żebym tego jeszcze... Tej maszyny nie rozdupcył. Kurczę, jak w Gwiezdnych Wojnach, panie. Dobra, chyba udało się uciec. Chyba tak. Ja pierdyka, myślałem, że mnie... Gnojki dojadą. Ale się udało. Kiedy to ja grałem w Horizona? I znowu będzie taksi powietrzne, nie działa. Będzie polowanie na taksi. No ale się udało, Mariuszu. No ja powiem ci szczerze, że jakoś się nie mogę do tej pierwszej części jakoś przemóc. Jak się zagra w drugą część, która jest tak dwa razy usprawniona mechanicznie i graficznie, technicznie, to już się nie chce do tej jedynki, która jest dosyć uboga pod względem rozwoju. Do dwójki. A chyba pewnie piszesz o jedynce. Zrobili Markowi zdjęcie. No, oślepili mnie. Takie przydupasy. Ale udało się. Udało się ich pokonać. Znaczy nie chciałem się z nimi walczyć, ale udało się uciec, chciałem powiedzieć. Bo walki jakoś tam otwartej z nimi nie prowadziłem. Akcja w powietrzu, no. Strzelali do mnie, a te ptaki pewnie. Sor, ptaki. Ale się udało uciec. Leć współrzędne początkowe. Okej. Okay. Co to za dźwięk? Jakiś nagły, jakiś... Nie wiem, co to było. Współrzędne początkowe trasy lotu są niedaleko w powietrzu. Tutaj są. Dobra. Bo muszę wejść w interakcję. Dobra, mamy to. Mamy za daleko. Czekaj, nie w tą mańkę. Dobra, teraz tam. Dobra, znalazłem... Kurczę, aż mnie zaswędziało w brodzie. Z wrażenia. Znalazłem trop. Teraz musimy zmierzać w tym kierunku. Ej, tu jakieś ptaki normalne latają, żeby... Wow, tutaj jeszcze ten, jakie to było dobre! Pelikan jeszcze tutaj, ty, mewa! Jakie to zajebiste! I ty leci ze mną. Patrzcie, mam towarzysza podróży. Nice. To mi się podoba, że w grze jest taka fajna fauna i flora, która żyje, nie? A nie tylko jakieś mechaniczne bandyctwo. To jest to? Nie, no to nie jest to. Pochwyciłem zupełnie... Lilian Barnett. A nie, to chyba. Oddział zwiadowczy 21 Zachód. Dziś naszą jednostkę wysłano, by sprawdziła stan batalionu broniącego przystanie. Zobaczyłam numery Gwardii Cywilnej i serce mi stanęło. Była tam jednostka Paszy. Już z daleka widzieliśmy rojące się w okolicy roboty. Musieliśmy utrzymać pionka wysoko, ale sprawa była jasna. Nikt nie przeżył. Dobra, czyli to jest trop, po prostu on jest przedłużony. Myślałem, że to są te widoczki, które, znaczy ten przechwyt, który już wcześniej mieliśmy w poprzednich materiałach, czy poprzednich transmisjach. Jest jednak nowy, chyba nowy. Tutaj mnie pokierowało, nie? To najlepsze jest to, że tutaj jak odsłuchaliśmy jakieś nagranie, tutaj w notatkach powinien być zapis, a teraz się chwilowy nie pojawił. Możliwe, że jednak nałożyło mi się z
tym starszym nagraniem. Znaczy, nie mam pewności. Na razie lećmy wzdłuż, zobaczymy później. Czy by mi kurczę nie podłapało tego właściwego toru? Może być tak, że te nagrania się też nakładają jedno na drugim. Ale mam dziwne przeczucie, że to jest jednak ten pierwszy, którego kiedyś tam odkryłem. No właśnie, my to odkrywaliśmy. Zgłosiłam się nie wszystko. Ale gdy wieczorem wychodziłam... Straciłam ślad. Powinnam wrócić na początek. Aha, czyli to jednak to... Kurna, to już nie wiem, czy to był ten... To był nowy, czy to był stary? To mnie myli, kurna, bo to tutaj był ten stary. A nie, nagle zniknął. Aha, czyli może to w określonym momencie przedstawia nam. Bo to jest taki, takie oko z takim V. I tutaj świeciło mi na żółto, czyli to było z na żółto. Na zielono, czyli to jest, oznacza, że to już miejsce, które jest zeksplorowane już, lub sprawdzone. Ale to pokazuje nam nasz obecny cel, jak jesteśmy w czasie tej aktywności pobocznej. I to mnie kurna zmieniło, słuchajcie. No dobra, no niestety musimy jeszcze raz lecieć. Przez moją głupotę, kurna. Zeszłam z kursu. No ja, serio. Że tu mnie kaczki mnie tu latają i się śmieją ze mnie. Żeby tego brakowało. Dobra. No to lecimy. Lecimy wzdłuż. Linie lotnicze, no. Lot, dokładnie. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Tylko kurczę, żebym to spierdzielił. Ale przynajmniej ładne widoczki. Kurczę, to jest naprawdę najładniejsza gra na PlayStation 5, serio. Są takie kurcze krajobrazy tutaj, że to jest poezja. No i... Lilian Barnett, oddział zwiadowczy 21 Zachód. No, to już słuchaliśmy. Dziś naszą jednostkę wysłano, by sprawdziła stan batalionu broniącego przystani. Zobaczyłam numery gwardii cywilnej i sercem stanęło. Była tam jednostka Boszy. Już z daleka widzieliśmy rojące się w okolicy roboty. Musieliśmy utrzymać pionka wysoko, ale sprawa była jasna. Nikt nie przeżył. No, grafika Wikuś jest zajebista. No powiem szczerze, na... No szczęka to opada nieraz, nie? Przy tych widoczkach. To prawda, Wikuś. Zgłosiliśmy to wszystko. Ale gdy wieczorem wychodziłam z pokoju dowódcy, kątem oka zobaczyłam w holowizji doniesienie na podstawie naszego raportu. Chociaż niezupełnie. Kosztowne zwycięstwo triumfuje w Santa Monica. Mój najlepszy przyjaciel doświadczył straszliwej masakry i nikt się o tym nie dowie. Ej, bo tam na dole przeciwnicy byli mnie trochę zagłuszyli. Dobra, ważne, że... Ważne, żeby nie schodzić za bardzo tutaj z tej... Ta mewa mi pomaga, żeby z tej liny nie za bardzo zajść, bo kurczę, znowu misja będzie nieudana. Aktywuj przechwyt w powietrzu. Okej. Te kłamstwa muszą się skończyć. Ludzie muszą poznać prawdę. Ale nigdy jej nie poznali. Ciekawe, co się stało. Słuchajcie, to jest ten diabelski młyn, o którym już który próbowałem znaleźć w Kalifornii. Tak? Ja to jest prawdziwe miejsce z tym młynem, nie? Tutaj przedstawia nam to wojnę. Ja to tak samo jest ten młyn przedstawiony w Dead Island 2, nie? Bo tam też jest w Kalifornii się odbywa akcja, nie? No i to samo miejsce, tylko tutaj mamy typowe postapo. Tutaj akurat jest przedstawione walka ludzi z robotami, nie? A tym samym przechwyt w powietrzu Zachód został ukończony. Starożytny zapis audiowizualny odzyskiwany i naprawiony za pomocą Focusa. Lilian Barnett. Lilian Barnett, oddział zwiadowczy 21 Zachód. Dziś naszą jednostkę wysłano, by sprawdziła stan batalionu, będącego przystanie. Zobaczyłam numery gwardii cywilnej i serce mi stanęło. Dobra, to akurat tam babka nam to ten czytała, także nie muszę wam już tego, nie muszę się powtarzać. Uważam, że już to mamy z głowy. O dziwo, tu jest jeszcze znak zapytania. I można by to było sprawdzić.
Co tu jest ciekawego? Dobra. Co tutaj z tym znakiem zapytania jest ciekawego? Ognisko to akurat wiem. To się zawaliło niedawno, sądząc po stanie Quoroga. Może znalazł coś cennego. Muszę to sprawdzić. Tylko co? Wciąż nie jestem pewna, co się tu stało. Muszę się rozejrzeć. Tylko nie mogę tego sprawdzić. Aha, dobra. Kołóg ognisty, zbadaj. Zmiażdżony. Zapewne przywalony przez ścianę. Ale co on tu w ogóle robi? Może Fokus coś pokaże. Dobra. Tutaj, bo mam jeszcze jakiś trop. Poruszona ziemia, zbadaj. Ziemia jest przeorana. Poruch pewnie kopał w poszukiwaniu surowców, co sprawiło, że ściana się zawaliła. Dobra. Tutaj mamy nowy zapis. Dobra, czekajcie. Wolę w menu, bo nawet nie mogę przeczytać. Co to jest napisane, bo to są też takie efekty graficzne, znaczy kolorystyczne, że nie mogłem w ogóle tam doczytać, co tam jest napisane. Czekajcie. To jest tu. Securis i Pangea. Securis. Z dumą ogłaszam naszą najnowszą współpracę z uwielbianą francuską Pangea, nie wiem jak to czytać. Ta limitowana seria 5 kultowych dinozaurów opakowana będzie w etui, które wykorzystuje pełną gamę niezniszczalnych technologii Securis. Etui gwarantuje idealny stan figurki, jest wystarczająco odporne na kurz, by przetrwać burzę piaskową oraz tak odporne na uderzenia, że można je upuścić z rozpędzonego pionka. Nie musisz się martwić o zapadające się przedziałki. A dzięki naszej opatentowanej platformie Seal, kupujący będzie miał pewność autentyczności produktu w przypadku odsprzedaży. Nie przegap oferty od kolekcjonerów dla kolekcjonerów. Coś mi się wydaje, że ta misja nam aktywuje te figurki w końcu. Ale chyba musieliśmy dalej iść z fabułą, żeby można tą aktywność poboczną, tej aktywności pobocznej się podjąć. Wcześniej próbowałem to ogarnąć i nie mogłem. Mariuszu, ja robię rząd i zawijam się w koc, bo będzie krótka noc. To już Steam, u przyjaciela pięknie w grze widok. Sporo tu się bawiłem. Teraz na drzemkę zmykam i was dobranoc. Witam, pozdrawiam. No trzymaj się Mariuszu, wszystkiego dobrego. Dzięki, że byłeś. Ja też niedługo będę kończył. Także trzymaj się Mariuszu, wszystkiego dobrego i tam śpij dobrze. Fajnie, że tutaj z nami wytrzymałeś. Za miłe czatowanko, za poświęcony czas. Śpij dobrze, fajnie, że byłeś. Dobranoc ci życzę. Dobranoc Mariuszu i tam śpij dobrze. Mam prośbę, jak mam na YouTube te prity, jak nowa napisz i lecę. No napiszę na pewno. No trzymaj się Mariuszu. Trzymaj się, fajnie, że byłeś. Dobranoc, przyjacielu drogi. Dobra, ja jeszcze tą linę użyję. Panie Maro, Madmolku, witam serdecznie. Co tam słychać? Widzę uśmiech, to nie pytam co tam. No nie, jest w porządku. Miałem przerwę od streamowania, ale wróciłem i bowiem się przednio, nie? A co tam u ciebie, jak tam samopoczucie? No jest, no dobrze się kurczę, bawimy przy gierce. Zajmę się tym później. Niby mieszanym odczucia ten dodatek, ale kurczę, bawię się przednio. A jak tam, co tam u ciebie? Dobra, trzeba ustalić co się tu wydarzyło. Okej. Skrzynia krabołaza, zbadaj. Skrzynia krabołaza. Quoruk nie działał samotnie. Gdyby Quoruk znalazł coś wartościowego, krabołaz by to zabrał. Poszukam jego śladów. Okej, i tu coś jeszcze jest. A nie, to jest tylko... To jest tylko ten dokument, który przeczytaliśmy wcześniej. Aha. Krabołaz czmychnął. No, ale możemy podświetlić ścieżkę. Iść kurczę jego śladem.
Jeden z tych krawołazów musi pochodzić ze sklepu. Zdaje się, że przyprowadził kumpli. Może przeszukam okolice, jak je zlikwiduję. Przy skrzyni jest jakiś relikt. Muszę tylko do niej dotrzeć. Okej, niestety muszę tutaj zawalczyć z przeciwnikami. Maszyna jest odporna na prąd. Czyści woda i kwas. Dobra, może go załatwię. Dobra. Dobra. Oj, oj, oj. Może być... Ała, może być ciekawo. Niestety brakuje mi tych wybuchowych bełtów. Znaczy bełtów... Czy włóczni, jak zwał, tak zwał. Dobra, chyba stracił tarczę. Ja pierdzielę, ogłuszenie totalnie wjechało. Jeszcze mnie zablokował. Dobra, albo tego, ale tego krabołaza mam z głowy. A musimy chyba zmienić jakąś umiejętność, bo będzie problem. Może ten kurczę, ta zamaskowany... Nie, to może nie, to akurat miałem w tym momencie aktywowane. Ten wybuch do ogólny byśmy sobie wyekwipowali. Madmolku, ja obciążam teraz procesor na live na Twitchu na 1080p, a grafikę obciążam na YouTubie 1440p. Zobaczymy, czy komp nie wybuchnie, jak zagram w coś, ale ala Cyberpunk. Nie, no chyba nie będzie tak tragicznie. Jaką masz kartę graficzną? Jaki procek? Do roboty to nie piechta. Serio, do roboty to nie piechta. A jaką masz tam kartę graficzną i procek? To się ma spolić. Ty, ten... Jak, na co to jest w ogóle podatne? Czyści wodę, dobra. Oczywiście jak na złość nie mam tej czyści wody. No, musimy sobie wyekwipować łuk, który zadaje dane obrażenia. Na czyści wodę. Ej, możemy w końcu z tej rękawicy widma skorzystać. O, ta proca jeszcze. Ona ma czyści wodę. Oj, żeby to jeszcze wyekwipował. Ten rodzaj amunicji. Dawaj. Dobra, i teraz byśmy... Wow! Kurna, panie, jakie to jest dobre! Jeszcze raz. Nałożyjmy efekt. Dobra. A to już tak nie zadziałało. Dobra. Pierwszy. Nie trafiłem. Dobra, to jeszcze raz próbuję tam czyścić wodę. Dobra, i teraz jeszcze raz. Dobra, ładuj. Jezus, jakie to No teraz ta broń robi robotę. Powiem wam. Dobra, ładowana strzała. Okej. Okay. Te mechaniczne hipopotamy już pozamiatane. To jeszcze większa część tutaj ekipy. O Jezus, szturmuje. No to jakieś ataki dźwiękowe. Dalej! Dobra, dawaj. Dawaj, krytyk. Tego krytyka nie mogę zadać. Dobra, że zwykłymi atakami ją załatwiłem. Nie mam tych roślinek leczniczych. W ogóle nie wiem, jakim cudem ten pocisk nie... Minął.
Dobra, spróbuję to uderzenie do ogólne. Najsik. No, że jesteśmy na terenie takim wodnistym, to ten impuls do ogólny ma podwójną moc. Uwaga na te ataki jego. Dobra, nałóżmy ten kwas. Dobra, where is daska, pusta i kwas. No i teraz to. Dobra. Może to by nie ma... wybuchowych łuczni, może tych użyć. Elegancko. Te łuczne są strasznie głośne. Matko bosko. No dobra, ale chłotę kurczę rozdzieliliśmy po chrześcijańsku. Ale powiem wam, że ta łapa, kurna, teraz jak dostaliśmy nową, po ulepszeniu dostaliśmy nowy rodzaj amunicji, to kurczę robi robotę, nie? Robi, powiem szczerze, robotę. Tak, nie byłem za bardzo przekonany do tego na pierwszym poziomie ulepszeń, ale na drugim to już jest coś. Ja mam dwa razy gorsze. Jak ognioskra, niestabilna. Najlżejsze uderzenie wywoła wybuch. Tutaj mamy trop. Znajdź figurkę z Pangei. Starożytna figurka. Wygląda jak część zestawu. Są tu też jakieś dane? Na razie ją zatrzymamy. Okej, okay, w końcu, na początku tego live'a zastanawiałem się, o jak, co mam zrobić, żeby aktywowała się, słuchajcie, misja zbieractwa tych figurek. I udało się, po prostu trzeba było dalej iść z misją fabularną, żeby Aloy zwróciła pewną uwagę na te figurki. Aloy odkryła niepełny zestaw starożytnych figurek, do czego miały służyć te prehistoryczne bestie. Nie mamy tu nawet znajdźki. Mamy 5 takich, kurczę. Takich dinozaurów i to nawet fajnie wygląda. Szkoda, że nie możemy tego przybliżyć, tego obrazka. Starodawna figurka dominująca gigantycznego dinozaura, zachowana i cyfrowa uwierzytelniona. Królowa Rex, tak? Każdy międzywymiarowy podróżnik wystykujący na swojej konsoli portalu Pangei 6837 ma nadzieję nie znaleźć się w kryjówce zabójczej królowej Rex. Teraz i ty możesz posiadać kawałek historii Pangei dzięki wykonanej w skali 1:45 figurce, która przedstawia samą ikonę potwornej monarchii. Elektroniczny certyfikat autentyczności. Ostatnie transakcje. Sprzedający Danesh La, identyfikator członka społeczności, kolekcjoner, kupujący, notatka kolekcjonera, stan idealny, powód sprzedaży, marzył mi się Reggie, wytrzymali ich produkcję po tym, jak udawani fani nie zrozumieli wizji artystycznej stojącej za najlepszymi dinozaurami na świecie. Teraz są nie do zdobycia. Scotty mówił, że ma jakieś znajomości w TFZ. Okazuje się, że nie ma. W zamian załatwił mi to, co mam niby zrobić z kolejną królową i tak się rujnuje 30 urodziny. Unikalny identyfikator. No okej, okay, ruszyliśmy z tymi znajdźkami. W końcu żeśmy ruszyli. Najlepsze jest to, że tutaj jeszcze mamy tą figurkę Pangei i jeszcze tu gdzieś, a nie, tutaj jest wieża, także musimy dalej iść z misją fabularną, żeby ją zdjąć, tą wieżę. I teraz jeszcze zastanawiam. I tu jest jeszcze. Ale słuchajcie, to mi się wydaje, że to już zrobimy na kolejnej transmisji. Tylko jeszcze mnie kusi, żeby to sprawdzić. W tym miejscu. To daj na ratę. No ja już nie wchodzę we żadne raty, panie. Idę spać, bo dużo na głowie. No, trzymaj się, też będę kończył. No też, słuchajcie, będę kończył. Jeszcze tutaj sprawdzę, bo tutaj chyba też powinna się jakaś misja aktywować. Chyba.
ale nie jestem pewny. Nie, tutaj nic nie ma. No, trzymaj się, fajnie, że zajrzałeś. Do następnego. Do następnego? Nie, tu się nic nie aktywowało. A tu? Nie. Wchodzę, nie ma żadnej interakcji. Dobra, mi się wydaje, że na początku kolejnej transmisji czy kolejnych materiałów postaram się ogarnąć te figurki. No i będziemy, słuchajcie, szli z misją główną. Ale z mojej strony to tyle. Kończymy, słuchajcie. Kończymy. Trochę tak dzisiaj zrobiliśmy. 5 godzin stukło. Jest 3 godzina, także to jest dobry moment, żeby zakończyć naszą transmisję z gry Horizon Forbidden West i dodatek fabularny Burning Shores. Także dzięki wam bardzo serdecznie za obecność, za miłe czatowanko, za poświęcony czas, za aktywności tutaj, że byliście, że tutaj z nami, ze mną przygotowaliście, znaczy przeżyliście tą częściowo tą przygodę w Kalifornii. Dobra, kończymy.